Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Runes of Magic. Będziemy lecieli dalej z naszymi misjami. Co my tutaj mamy ciekawego? Szukamy dalej książeczki. No cóż. Więc może... zrobimy to. Udamy się. Do zagrody Dorina i Merzidża i Pitstona chyba też mieliśmy pójść, tak? Aha, tu mamy do oddania misję, to najpierw oddamy tę misję też. A przy okazji weźmiemy te próbki. Pitstona i Merzidża, czyli nie, tej trzeciej nie potrzebujemy. A tu jeszcze mamy coś do pozbierania. Pęki krzewu, herbatę. A no to nie, to zmieniam zdanie. Najpierw pozbieramy sobie pęki krzewu, herbaty. No skoro już tu jesteśmy, to bez sensu byłoby biegać, nie? Gdzieś. No nic, nie wpadło. A myślałem, że może się uda i wpadnie coś ciekawego. Znaczy w sensie jedna ze stron, których nie mamy. Pozbieramy sobie herbatkę, ugotujemy sobie herbatkę. Pyk, pyk, pyk. Jest ósma, jeszcze cztery. Patrzę, może... a, nie wypadło tym razem. Myślałem, że jakaś strona się pojawi, ale nie. Jezioro magicznej mgły. Jeszcze dwie herbatki. I tutaj ostatnia. No. Biegusiem. No i mamy. Mamy, ale to nie wszystko, co potrzebujemy, bo potrzebujemy jeszcze lucernę, czerwonośniagodę. Gdzieś pozbierać. Także biegniemy teraz dalej i gdzieś tam po drodze to znajdziemy, bo z tego co wiem, to gdzieś tam będzie ta lucerna. Przy tych farmach. Zresztą pojawi się na minimapie, jak będzie widoczna. Prawdopodobnie. No na pewno zacznie nam tutaj coś tam migać, tak jak wcześniej. Herbata też ma takie... teraz tak. Ej, gdzie? To jest zagroda Dorina, to nie. To nie ta zagroda. Nie zagroda Dorina, tylko zagroda... o, tutaj, o, widzicie, tak jak mówiłem, tutaj mamy lucernę chyba. Nie, śniegodę. Czerwona śniegoda. A lucerna będzie przy tej... Pitstona chyba zagrodzie. Na szczęście tylko 10 potrzebujemy. Czego chcesz, wilku? Tak, tak.
Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Dwie czerwone śniegody. I tu ostatnia. I lecimy. Gdzieś tutaj musi być możliwe zebrania próbki tej ziemi z zagrody. Jeszcze nie wiem gdzie, ale znajdziemy. O, już widzę cię. Dobra, to musimy najpierw się pozbyć tych głupków. Może przypadkiem wypadnie też... A jednak nie wypadnie chyba. Choć liczę na to, że wypadnie prędzej czy później, no. Bo przydałoby się. Aha, i tak będę musiał teraz tutaj latać między tym, tak to było. Czyli nie tylko jedno, tylko osiem gleb Mergridge'a, czyli będziemy musieli troszeczkę tu powalczyć. Żeby nas zbierać. Ale to nic. Dzięki temu nam się ładuje fontanna talentu. A może też z tego z nich nie wypadają te strony, więc chyba od nich nic nie dostanę więcej. Poza punktami talentu i doświadczenia. No, grabki mnie przyblokowały. Okej, mamy 8. No to biegniemy do Pearsona. Chyba w tym kierunku było, nie? Jestem, stamtąd tu, tam, tu, tam. I nie pamiętam, właśnie tak go kręciłem. To srebrne źródło, no to chyba tak. Tam jest zagroda. No popatrzę. Tak, tam jest Bractwo, tu jest Varanas. Dobra, tu jest zagroda Pistona. Okej. I gdzieś jeszcze będę musiał znaleźć lucernę. Pamiętam, że ona chyba na tych górkach tutaj gdzieś leżała. Co mnie atakuje? Jakiś dzik czy wilk? Zbieraj.
Co jest z tym wieprzem? No serio? Znowu stanął. Ale dobra, teraz. No. Nikt nie wypadają strony, więc nie będę ich zbierał, nie ma sensu. Szkoda czasu. Kwasowa gleba. Zakończ kwasowa gleba. Natychmiast przeprowadzę testy, żebyśmy jak najszybciej mogli rozwiązać ten problem. Ależ dobrze. Moja analiza wykazała, że źródłem naszego problemu rzeczywiście jest gleba. Tylko gleba Melglicza nie została skażona. Pozostałe próbki gleby były skażone jakąś trucizną. Nic dziwnego, że zbiory mutują, a ziemia tak paskudnie cuchnie. To jasne, że stoją za tym ludzie z zagrody Majdża. Żeby oczyścić skażoną glebę, musimy najpierw poznać skład użytej trucizny. Najprawdopodobniej Morrison, właściciel zagrody Majdża, wie dokładnie, jakie trucizny użyto. Może nawet ma przy sobie jakąś jej recepturę. Obawiam się jednak, że receptura Morrisona da się odebrać tylko siłą. Seria niedawnych dziwnych wydarzeń miała swój początek w zagrodzie Medgidża. Medgidża bez żadnego powodu przysporzyli wszystkim takich kłopotów. Potrzebuję trochę czasu, żeby odkryć, kim oni tak naprawdę są i jaki mają cel, ale mam dziwne przeczucie, że nie są zwykłymi parobkami. Ty już przestań mnie gryźć. Przedmioty wymienione w tej księdze nigdy bym nie pomyślał, że będzie to miało jakiś związek z zagrodą Majdża. Czyli Morrison jest przemytnikiem i pewnie pracuje dla karawany czarnokrwistych. Ci ludzie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego miasta. Sprawdzimy, ile towaru zostało przemyconych do miasta. Sprawdzimy nawet okoliczne wioski. Dziękuję. Gdyby nie twoja odwaga i czujność, nigdy byśmy tego nie odkryli. Przyjmij to jako dowód naszej wdzięczności. Co tu mamy? O, nadzieja srebrnego źródła. Piękny, tyle że potrzebuję ubranie. Rękawiczki, o tak. Pyk. O, plecach mi się już skończył, serio. Niedobrze. Tam mam wszystkie strony i te rzeczy. To już tydzień minął? Nawet nie... No dobra, mój błąd. Diamentów na 180 dni, niech będzie. No.
No to kupiliśmy sobie trzeci za diamenty, trzecią na pół roku. Tak naprawdę mam teraz trzecią część plecaka, więc już nie będę zapominał, że coś nie tak. Jest lucerna. O właśnie, mówiłem, że gdzieś tu będzie lucerna. Gdzie ona jest? Burak. A, tu jest. No. Raz, dwa. Tego też potrzebuję tylko 10 na szczęście. No i powolutku przekraczamy. Nie, dobijamy do połówki, tak? 18 levelu. Jeszcze 5. No i tak przy okazji chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jak już tutaj sobie gramy. Dotychczas były odcinki dzień w dzień, ale prawdopodobnie to się skończy, bo nie będę miał na tyle czasu, żeby nagrywać tyle odcinków i je obrabiać. Co nie znaczy, że będę rezygnował z Runes of Magic, oczywiście, że nie. Mógłbym rzucać raz w tygodniu, tak jak leci Diablo i Heroes of Might and Magic. Ale jednak chciałbym, żeby to było częściej, więc będę starał się robić odcinki częściej. Ale tak jak mówię, może się okazać, że nie będą one dzień na dzień. Więc jeszcze zobaczymy. Może mi się uda, nie mówię, że nie będzie tak, bo może tak będzie mi się uda robić codziennie, żeby jeden odcinek się pojawił. I tak naprawdę tego też bym chciał, bo chciałbym bardzo, żeby codziennie jeden odcinek z Runes of Magic się pojawiał na kanale, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo długa gra. Jest bardzo dużo tutaj do zrobienia i gdybym miał puszczać odcinki tylko raz w tygodniu, no to byśmy tutaj lat potrzebowali na to, żebyście to wszystko zobaczyli, więc no. Dlatego chcę i tak jak mówię, robić odcinki dzień w dzień, żeby się pojawiały. No to mamy parę misji jeszcze do oddania. Jeszcze Varanas coś widzę, że do oddania jest. Dobrze, najpierw pobiegniemy jednak w tamtym kierunku, bo tam mamy misję do Zagrody Dolina. O tak. Do Pactwa też trzeba się udać. Tu jeszcze muszę się dobra, wejdziemy do środka. Derek. No tu mamy jeszcze misję z takim z Morrisonem, receptura Morrisona, właśnie tak. Zdobądź recepturę od Morrisona w zagrodzie i przynieś ją Missilowi. No właśnie, to powinno być, gdzie on jest. A, nie przy tym domku, przy tym drugim domku będzie. I co mnie atakujesz, głupku? Życie wam niemiłe? Chyba tak. Pyk, pyk, pyk. I pyk.
Wszyscy padli. O, mamy jakąś stronkę, ale tam już mamy. Więc nie będę brał, bez sensu, żeby ją brać. A ten też nie ma. Jestem ciekaw, gdzie pozostałe będą, ale coś kojarzę, że może tam dalej, bardziej w stronę drugiej części mapy, czyli tej północnej. Jesteś Morrison? Daj mi przepis. Co ty chcesz się ze mną bić? To może z piorunka walnę, bo to mniej obrażeń zadaje. A, nie? Mocniej? No to będzie mocniej, bo nie wiem, czy mam go zabić, czy tylko pokiereszować. No dobra, nie żyję w takim razie. Ale recepturę mam. No cóż. Nie chciał dać miksturki, w sensie info, co tam w tym, tej truciźnie jest, no to trzeba było zginąć. No trudno się mówi, nie? MK. Tam wrócimy. Dobra, najpierw polecimy oddać tę misję u góry. W zagrodzie Dorina, tak? To była zagroda Dorina tutaj. O właśnie, teraz mi się kojarzy, że ja wcześniej o tym nie pamiętam. Dorin, przecież to jest jedno z imion chyba krasnoludów, nie? Z władcy, z Hobbita tak naprawdę. Dorin, tak jest. Plaga w zagrodzie. Tyle rzeczy wydarzyło się w zagrodzie. Najpierw straciliśmy dużą część zbiorów, bo dostaliśmy kiepski nawóz. To nie było takie straszne, ale teraz mój mąż ciężko zachorował, ech. A to już chyba czytałem. Ale dziękuję, mam nadzieję, że te eliksiry pomogą mojemu mężowi szybko wyzdrowieć. Omer powiedział, że ta mikstura wyleczy mojego męża, ale póki co nie widać żadnej poprawy. A teraz na jego ciele zaczęły pojawiać się dziwne znaki w kształcie liści. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to znaczy, oznacza, że jego stan się pogorszył. Czy jest to część procesu leczenia? Proszę wróć do obozu karawany Wendera i powiedz Omer o tym dziwnych znakach. Zapytaj ją, co powinnam zrobić. Oczywiście, że zapytam. I co jeszcze tu mamy? To prawdziwy koszmar. Taki szereg pechowych zdarzeń. Aż tchu brakuje. Najpierw dostaliśmy... Dobra. Przez straty następnie mój mąż zachorował. Bleble. A potem jeden z naszych parobków był runi, zabrał resztę plonów, sprzedał ją i uciekł z pieniędzmi. Na szczęście na polu zostało jeszcze kilka niesmażonych dyni. Ale trzeba je natychmiast zebrać. Możesz to dla mnie zrobić? Dobra, zrobimy to, jak już tu jestem. Zbierzemy dyńki dla pani, żeby z głodu nie zdechli. Jakiś jeszcze jeden wieprz się przypałętał. Jeszcze trzy dynki. O ty, skubańcu. Giń, przepadnij za to, co zrobiłeś. No co jest? Kolejny. I nawet go nie widzę podobno, tak? Nie. Jakaś przeszkoda między mną a tym. No stał na dyni, no i co z tego? Okej, jeszcze dwie dynki.
Znowu coś mnie atakuje. Się jakoś szybko tu respią te dziki. A raczej parszywe wieprze. Wściekłe. Bardzo proszę, dziękuję ci, szybko ci poszło. No tak, bo tylko 6 chciałaś. Jakie to szczęście, że ktoś mi pomógł. Serio. Spadaj. W innym przypadku nie wiem, co bym musiała zrobić. Sama pójść po te dynie, no daleko nie masz. Umówmy się. Okej, okay. I w tamtym kierunku trzeba oddać kolejną misję. No to szybciutko lecimy tam. Beruni, to on ukradł przecież tą kasę tej babce. On powinien zginąć już. Co? Mówisz, że Tenik mnie szuka? To straszne. Jakim sposobem tak szybko wrócił ze srebrnego źródła? Przyznaję, że ukradłem te kurczaki, ale już ich nie mam. Ja na drodze w pobliżu zagrody Merja sprzedałem je obwoźnemu handlarzowi. Ty, jeśli musisz znaleźć te kurczaki, zapytaj jego. Ty lepiej oddaj kasę, którą ukradłeś. A nie kurczaki. I pyk. Tak to właśnie wygląda, widzicie. Serio. Dobrze, idziemy oddać misję do Martin. Zysk i strata. Czyli szef znalazł źródło towarów, które zamortyzują nasze straty. Jest pełen optymizmu i energii, nawet po poniesionej takiej straty. Twardziel z niego. Ale to ja mam wypłacić ci nagrodę. Nie cierpię, kiedy zachowuje się jak dusi grosz, ale cóż mogę zrobić? No, spadaj, ważka. O, jeszcze tutaj jest Musa, pustelnik. Tajemnica pierścienia. Och, pierścień jest kluczem. Ha, w rzeczy samej. Można powiedzieć, że jest kluczem. Nic dziwnego, że Jarandor nie pozwala nikomu się w to mieszać. A szkoda. Sam rysunek nie pomoże, jeśli chcemy kontynuować śledztwo. Musimy znaleźć lepszy dowód. Na tyle przekonujący, żeby oko mądrości nie mogło powstrzymać śledztwa. Ale nie wiem, co to by mogło być. Haha. Ale musi być jakoś dowód. Jakiś powinno być napisane. Na wschód od Tageny widziałem jakichś podejrzanych ludzi ciągnących za sobą dziwną szkatułę. Wydawało się, że nie chcą zatrzymać zawartości tej dziwnej szkatuły, ale nie mogą też się jej pozbyć. Myślę, że warto dowiedzieć się, co jest w środku. Możesz spróbować znaleźć tą dziwną szkatułę? Jeśli ci się uda, przynieś mi zawartość, nawet jeśli będzie w niej coś innego niż podejrzewam. Może przynajmniej naprowadzi nas na właściwy trop. Dobrze. Ale to zrobimy kiedyś. Ja w sumie nie biorę tej misji, może tak. Zostawimy sobie na później.
I to tyle na dzisiaj tak naprawdę. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w następnym odcinku. Będziemy robili kolejne misje tutaj ze Srebrnego Źródła i potem Stageny. Więc życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!